całe życie czułem, że chciałbym mieć dom, który się porusza. I po prostu nie wiedziałem, że to jest żeglarstwo, a potem okazało się, że faktycznie tak można i że ludzie pływają dookoła świata, zabierają ze sobą ukochane osoby, albo pływają sami, albo zabierają psa, albo nie wiem, obraz, czy zdjęcia. Na jacht można zabrać wszystko i całe swoje życie i to całe życie zmienić gdzieś daleko. Bo ja sobie to często porównuję do mapy. Ostatnio to odkryłem, bo kupiłem sobie taką ogromną, wielką mapę do mieszkania, bo teraz nie mam aż tak dużo czasu, żeby podróżować, więc musiałem to sobie jakoś zrekompensować. I często stoję przy tej mapie i zauważyłem, że lubię wodzić po niej palcem. Coraz częściej właśnie w te rejony, które są niebieskie, czyli na morza i oceany, ponieważ jakiś czas temu zaraziłem się pasją żeglarską i w ogóle sam fakt, że mamy kawałek materiału, i ten kawałek materiału może nas napędzić i zabrać wszędzie. No to jest coś pięknego, to zakochałem się w tym zupełnie. Każdy rodzaj turystyki, w której jakby człowiek styka się z naturą, uczy pokory przede wszystkim. Uczy odpowiedzialności za siebie, zwłaszcza jeżeli to jest turystyka, która realizowana jest samodzielnie i jedyną osobą, na której możemy polegać, jesteśmy my sami, to uczymy się pokory, uczymy się tego, jak mali jesteśmy w porównaniu z siłami przyrody, jak bardzo mało znaczymy. Uczymy się, że nasze problemy, które wydają się nam bardzo duże, tak naprawdę są w skali świata bardzo małe i nieznaczące. Strach z tego, co zauważyłem, przynajmniej w moim przypadku, to jest głównie ten wysiłek, który trzeba włożyć w wypchnięcie siebie ze strefy komfortu. Bo no, jak, oczywiście świat może być niebezpieczny, ale różne rzeczy mogą się zdarzyć nawet na naszym własnym podwórku i to, że będziemy gdzieś dalej, to po prostu nam się wydaje niebezpieczne, bo jest nieznane. Ale z drugiej strony właśnie, jako że nieznane, to pociągające.